Dzień dobry, witajcie w niedzielę, witamy się z wami znowu z samochodu. Ostatnio jakoś tak wychodzi, że co chwila w tym aucie. Korzystamy z tego wolnego i jeździmy na różne dobre jedzonka. Dlatego chyba jesteśmy sporo w tym aucie. Mam kamerę na gimbalu i powiem wam, że dużo ciężej się to trzyma. Próbowałam z tego korzystać, ale mi nie wychodziło, więc w chwili obecnej jest zablokowany i służy mi jako zwykły statyw. Jest godzina 12:30, a my jedziemy do Sfinksa na taki wczesny obiad, dlatego że nie jedliśmy śniadania. Także zjemy sobie coś tam, a potem podskoczymy na chwilę do rodziców. Ale tylko na chwilę, dlatego że o 16:00 przychodzi do nas Dominik i pewnie będziemy sobie trochę plotkować i trochę może opowie mi o Thermomixie, dlatego że strasznie chciałabym taki sprzęt mieć, strasznie mi się to podoba, moja ciocia to ma i z tego korzysta. I no ja lubię takie rzeczy kuchenne i próbowałam zrobić rozeznanie, w sensie Thermomix czy Lidlomix, opinie są różne, natomiast no właśnie Dominik jest przedstawicielem Thermomixa i no raczej do nas z nim nie przyjdzie dzisiaj, bo to takie będzie krótkie spotkanko, podejrzewam, bardziej ploteczkowe, natomiast myślę, że trochę o tym Thermomixie pogadamy też. No bo kusi, naprawdę kusi. Tak, póki co jak nas jest dwoje, to wydaje mi się, że to mógłby być taki fajny sprzęt do zrobienia obiadu na szybko. No, więc zobaczymy, co tam nam z tych naszych rozmów wyjdzie. My zaraz będziemy na miejscu, przebija się z czasem z zachmurek bardzo ładne słońce, więc może ta niedziela dzisiaj będzie całkiem pogodna. O, właśnie widzicie, jakie słońce, takie, że już muszę zmrużyć oczy. Dobrze, miałam wam pokazać moje łupy z galerii Mokotów. Tak naprawdę wszystkie łupy są z Mojito, zapolowałam w jednym sklepie, ale to może później. Mam na sobie sweterek, który tam kupiłam, mam go w dwóch kolorach i później postaram się to jakoś zaprezentować, bo wydaje mi się, że spoko opcja. Dorwałam większość tych rzeczy tak naprawdę na wyprzedaży, więc trochę zaoszczędziłam mamony, sporo tego kupiłam. No, więc będzie co pokazywać. Dobrze, uciekamy. Ja po drodze może już pomyślę, co takiego bym zjadła, bo zawsze mam problem i się zastanawiam. Zazwyczaj jem burgera, ale na burgera chcemy iść jutro do Whisky in the Jar. Więc muszę pomyśleć nad czymś innym, żeby nie jeść w kółko tego samego. Dobrze, to znikamy i pewnie zaraz zobaczymy się na miejscu. Pokażemy wam, na co tym razem się zdecydowaliśmy. Kasik. Nie zasłaniaj się, co tam masz? Instastory uskuteczniam, a Andrzej uskutecznia film. Co tam masz? Mamy tu lemoniadę, taką kuleczkową, jest bardzo smaczna. Ma takie kulki jak w bubble tea. Nie wiem, czy to widać? Ekstra. A tutaj mamy serki, może tak o zaprezentuję. Tutaj są serki z ostrym sosem chyba. Czekaj, ostrość. O, teraz. No. To jest jakiś taki dziwny ser. Tego białego nie kumam, bo jest taki jakby, te kulki są takie nieciągnące się, a te się ciągną i te czerwone to jest chyba jakieś chili, a to jest jakieś habanero? Chyba tak. Chyba jakoś tak, w każdym razie te czerwone i czarne są pyszne. Te są takie średnie, więc je Andrzej. No. I zamówiliśmy też już nasze dania główne. Ja zamówiłam sobie szoarmę z sosem śmietanowo-szpinakowym. A Andrzej zamówił steaka. Andrzej to jest mięsny koleś. Kasia? Przyszło ci jedzonko? Tak, przyszła mi moja szoarma i taka śmieszna bułeczka. Zobaczcie, ona jest taka jakby pusta w środku. No, taka mękana. Tak. Fryteczki jami, a Andrzej ma? Andrzej ma steaka. Wygląda impressive. No, to smacznego. My już w samochodzie. Muszę powiedzieć, że jeśli lubicie Sfinksa, to ta aplikacja Aperitif naprawdę jest spoko. Zawsze korzystamy z jakiejś zniżki. I dzisiaj w sumie zaoszczędziliśmy aż 4 dyszki. No. Więc spoko. I wydaje mi się, że Andrzej ma apel dotyczący steków. I wszyscy robią takie steki jak w tym Sfinksie, bo naprawdę byliśmy w tylu miejscach, gdzie nawet są... Mówią o tym, że są typowo miejscami takimi, nie wiem, stekowniami,
gdzie płaci się nieraz po 120-150 zł za kawałek mięsa, a one są średnie, to tak lekko mówiąc. A tutaj ta cena jest taka, bym powiedział, normalna, a te steki są zawsze idealnie wysmażone. Ostatnio byliśmy w tym Blue Cactusie i Andrzej miał steka, no i wyglądało to ładnie, no ale mówił, że miał sporo żyłek i czego? I tłuszczu? Tłuszczu, tak. No. I tłuszczu. No, a cena była znacznie wyższa niż tutaj, prawda? No i poza tym w Blue Cactusie macie też doliczony do obsługi od razu serwis w wysokości 10%. I to często jest tak, że serwis doliczają dopiero jak, nie, na przykład 6 osób jest, nie? Jak większa ilość osób przy jednym stoliku siedzi. A my byliśmy we czworo i też był doliczony. No, to prawda. No, w każdym razie, jeżeli chodzi o steki, no to wychodzi na to, że nie ma co przypłacać i jednak ten Sphinx, chociaż mamy w planach iść do Whisky in the Jar, tam też są steki. Już Andrzej jednego jadł i ten, co jadłeś wcześniej, nie był taki, w sensie nie był zły, ale bez szału, prawda? No właśnie, zobaczymy jeszcze, Andrzej nie próbował, jest tam taki stek jakby podany na tym kamieniu, czyli jakby sam konsumujący decyduje o stopniu wysmażenia. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale na pewno wiecie, o co chodzi. Taki ten skwierczący kamień i w zależności od tego, jak chcecie mieć wysmażonego tego steka, tak długo sobie to tam trzymacie, czy dosmażacie na tym kamyczku. Wygląda to bardzo fajnie, ciekawe tylko, czy no będzie smaczne, bo cena jest też całkiem spora. Chyba 150 ziko ten stek tam kosztuje. Więc zobaczymy. Może jutro to przetestujemy, chyba że Andrzej spasuje i zdecyduje się na burgera. Burgery w Whisky in the Jar mają naprawdę przepyszne. Więc to możemy polecić na pewno już teraz. No. Jedziemy do rodziców, posiedzimy tam dosłownie chwilę i wracamy do domu, bo widzimy się dziś z Dominikiem. Tak. Witajcie ponownie. Ja chciałam tylko powiedzieć, że u mnie jest wyjątkowy gość. Dominik, chłopak od Thermomixa, ale nie robimy mu reklamy. Gdyby, ponieważ nauczyłam się właśnie robić lemoniadę. Lody już zeżarłam, więc wam nie pokażę. Ale robi się też pizza i ja też będę Thermomixerem. Od listopada, gdyby ktoś z was chciał kupić Thermomix, to proszę do Kasienki dzwonić. Ja polecam serdecznie. Tak. Tego użytkownika. Kurwa, opuszczam, to się wypika. Zajebiste. Super sprzęt to jest! Ja trochę winka. Nie... To jest zajebiste. Trochę winka, żeśmy wypili w trakcie tej prezentacji, także. Tylko troszeczkę. Ale polecam na maksa. Jestem zafascynowana tym sprzętem totalnie. I no właśnie, będę go sprzedawać, żebym mogła na niego zarobić. Także kochani, walczę jak w tym. Na dole będzie mój Instagram. Proszę pisać. Ci, co mają numer, mogą dzwonić. Zdrówko, winko, lemoniatka, same zdrowe rzeczy. Witamy się w poniedziałek, trochę deszczowy. No ale tak się zdarza. Wyszliśmy właśnie ze starej papierni w Konstancinie, bo byliśmy na śniadaniu. Jako, że mamy Thermomix na chacie i chcemy spróbować zrobić obiad, no właśnie z użyciem tego sprzętu, no to stwierdziliśmy, że śniadanie zjemy na mieście, a resztę już będziemy gotować. No. Przy okazji zrobiliśmy dobry uczynek, prawda, Andrzeju? Aha. Przyjechaliśmy tu. I pan poprosił, żebyśmy kupili zupkę instant do jedzenia. Tak. No, to dostał jeszcze chlebek, coś słodkiego i pieczywo. I coś do chlebka. No. Szyneczkę, tak. No. Więc najedzeni, zadowoleni w związku z tym. Jedziemy na zakupy. Nasza lista zakupów jest całkiem spora, bo chcemy zrobić aż 4 rzeczy z użyciem Thermomixa. Bułeczki Bao będą. Tak. Indyk do tych bułeczek. Co tam jeszcze mamy? Zupę tajską z kurczakiem. I ty chcesz chałkę zrobić z kruszonką. Tak. Ale no nie, bo bułeczki Bao i indyk to dwie zupełnie rzeczy. Nie, to jest inne. To jest to samo. Bułeczki Bao z szarpanym indykiem. No. No. A ten indyk? Ja myślałam, że zapatrzyłeś na tego indyka tego w takim tym sosie. Nie. Bułeczki Bao z szarpanym indykiem. Do tego zapisałem przepis. Aha. To ja myślałam, że Andrzej spisał jeszcze jedną rzecz. Bo wczoraj cały czas mówił o jakimś takim kurczaku. Kurczak po koreańsku, no ale stwierdziłem, że skoro będziemy mieli bułeczki Bao z indykiem już,
no to nie będziemy robili drugiego dania jakby głównego z mięsem, tylko zrobimy zupę. Okej. Okay. Z kurczakiem. No dobrze, to robimy zupę, robimy bułeczki bao i robimy chałeczkę. Przetestujemy sobie to wszystko, skorzystamy z tego, że się z Dominikiem znamy i że nam zaufał, że nie uszkodzimy tego sprzętu. Pozostawił go w naszych rękach. Dzisiaj o 20 mamy też spotkanie z Thermomixem, dlatego, że tak jak wspominałam, chcielibyśmy go kupić, a żeby go kupić trzeba na niego zarobić, więc trzeba go sprzedać. Taki mamy plan, żeby nie ruszać na to naszej gotówki, którą już mamy. Mamy nadzieję, że ten plan nam się powiedzie. Jakbyście chcieli, to od listopada ruszamy z tym tematem. Także zapraszamy. No, a teraz jedziemy do tego Lidla z naszą listą zakupów i postaramy się kupić wszystko, żeby wyszedł nam z tego pyszny obiad. Jesteśmy w sklepie, już prawie wszystko gotowe. Pod tym papierem jest masa fajnych składników. Musimy wymienić szpinak, bo właśnie zauważyłam, że wziąłam i jest taki trochę brzydki. Więc trzeba poszukać czegoś nowego. Mamy tu sporo różnych warzyw. Brakuje nam tylko dwóch rzeczy. Tak, czego brakuje nam oleju sezamowego i sosu teriyaki. Tak, no. Ale to skoczymy do sklepu, daję. Skoczymy może do Carrefoura, bo tam jest dużo takich rzeczy. Na szybciutko, no. W Galerii Mokotów jest tego całkiem sporo. No dobra, to lecimy jeszcze do piekarni, weźmiemy bułki i zmienimy sklep, bo no Lidl jest ekstra zaopatrzony, ale takich egzotycznych rzeczy czasem na co dzień nie da się kupić. A w Kerfie jest całe takie wielkie stoisko z rzeczami takimi właśnie typowo azjatyckimi i tam na pewno to będzie. Wróciliśmy już do domu i jest jakoś w sumie późno, 14, trochę nam się zeszło. Zaraz wypakujemy zakupy, zanim to sprawdzałam jeszcze nakładkę do Thermomixa, która mam nadzieję niedługo będzie dostępna w sprzedaży i ogarnęłam wrzosy. To nie jest, słuchajcie, jeden wrzos, to są jakby dwa kwiatki, ale wrzuciłam je do jednej doniczki i kosztowało to chyba tylko 5 zł. W Lidlu to dorwałam. Także przeglądajcie, bo były różne kolory. Taki jesienny akcent, no a teraz weźmy się może za te nasze zakupy. Trochę tego jest do rozładowania. Ale może najpierw sprzątamy. A potem będzie w tym kagacie. Tak. A nawet widać, co będziemy robić, aczkolwiek zaczniemy od bułeczek bao. Dlatego, że one potrzebują czasu na to, żeby wyrosnąć. Kasia już jest w trakcie przygotowywania pierwszego przepisu. Tak, już rozdrobniliśmy orzeszki. To jest w ogóle sztos, bo to by mi się przydało też do robienia tortów, jak robię tort słony karmel. Tutaj po kolei mamy wyświetlane kroki, co mamy robić. Mamy wagę, Kasia wlewa teraz olej. I próbujemy zrobić te bułeczki bao. No ale i co dalej? Bardzo proste jest to w użyciu. 15 gram świeże, w ogóle świeże. To jeszcze pojedynkę. I się wsypuje tam drożdże, a tu nam waga rośnie. Uwielbiam takie inteligentne urządzenia, naprawdę. To jest sprzęt dla tych, co nie potrafią gotować. Ma być co do grama, będzie co do grama. Tadam! Ja zazwyczaj piekę ciasta, więc jestem dokładnie jak aptekarz. O nie, przeskoczyło mi. 20-25 gram cukru. I tak to wygląda. Wczoraj w ogóle robiliśmy też film cukier puder. Nie pomyślałabym o tym, że można to przecież rozrobić. Tak to wygląda, nie będziemy pokazywali całego procesu, ale chcieliśmy wam pokazać, jak to wygląda. Że jest to ogólnie bardzo fajny sprzęt, taki no trochę właśnie dla takich sierotek, które nie do końca wiedzą, co zrobić, bo wszystko jest opisane po kolei. Przepis krok po kroku, klika się. No, tutaj mamy aż 47 kroków. Dalej założyć miskę. O, dawaj Kasia, to chociaż zobaczycie, jak będzie wariował. Ustawić obrót 1.
Ale aż 3 minuty, bo będzie się wyrabiało ciasto. A, no tak sobie teraz cichutko tam brzęczy. No dobra. Zobaczymy dalsze kroki, co? Tak. Słuchajcie, pierwsze efekty pracy Thermomixa już są. I tu uwaga, jest bałagan. Tu jest bałagan, się tym nie przejmować, ale uwaga. Bo to był bałagan twórczy. Tak się to prezentuje. Zupa tajska z kurczakiem i makaronem ryżowym. Na bank byśmy nie zrobili tego, gdyby nie Thermomix. Ale wygląda tu zacnie. Jest kawałek z Kasi zup. I uwaga, do środka zaglądamy cały gar tego. No, sztos. Już trochę spróbowałam. I jest taka ostra, bym powiedziała, że rozgrzewająca, ale no jakby czyli dodajecie według uznania. Ja lubię dużo, więc dużo dodałam. Ale no bardzo ciekawe to jest, naprawdę. Smaczne? Smaczne. Ale ja czuję, że ostrawe. W sensie, jak próbowałam z kopystki, to wydawało mi się, że bardziej ostre. A teraz już jak tak jem w całości, to spoko. Dobra, to ja też próbuję, bo jestem ciekawy. A potem będzie dalsza część gotowania. Uwaga. Patrzcie, mi się kolorowe. Była już zupka tajska z kurczakiem. A teraz co? Kasia zrobiła bułeczki bao. Szama robiła. Nakłada do nich szarpanego indyka. I do ozdoby do smaku. Chili i tymka. No ale wygląda to super. Zupa była taka, w ogóle jak to się robiło, tak pięknie pachniało w domu. Zobaczcie, jak to smakowicie wygląda. No sztos. Super. No, Kasia. Dzisiaj to cały dzień w kuchni, co? Ale fascynuje mnie to urządzenie, naprawdę strasznie bym chciała to mieć. Dzisiaj ostatni dzień w posiadaniu testowego Thermomixa. I Kasia co zrobiła? Kasia zrobiła takie oto piękne chałeczki, jeszcze są cieplutkie z kruszonką. Uuu, ekstra, co? Wygląda smakowicie. Czekamy, aż trochę ostygną, bo jeszcze się nie da jeść. Dzień dobry. Nie spałam, a jestem strasznie zaspana. Za długo chyba dzisiaj spaliśmy. Ale to nasz ostatni dzień wolny. Od jutra tam wracamy do pracy, więc trzeba było jeszcze pokorzystać. Przez pół dnia oglądam Netflixa. Chciałam tylko powiedzieć, że chałeczka zdegustowana. Tak? Tak się mówi? Chyba tak. Zdegustowany brzmi, jakby była coś nie tak jest. No właśnie. W sensie, że zjedliśmy kawałek, pół. Spróbowaliśmy już naszej chałeczki. Jest bardzo smaczna. Ekstra przepis. I to będzie koniec naszej przygody z Thermomixem. No, mieliśmy... Na ten moment. Słucham? Na ten moment, tak? Tak. To jest koniec naszej przygody z Thermomixem. Przynajmniej póki co. Mieliśmy go oddać dzisiaj w południe. Będzie z nami jednak do wieczora, ale jako, że jest to nasz ostatni dzień właśnie przed jutrzejszym powrotem do pracy, no to już szczerze mówiąc nie chce nam się cały dzień stać przy garach, żeby jeszcze to testować. Wydaje mi się, że zrobiliśmy wystarczająco dużo testów na tym urządzeniu. Bardzo mi się podobała obsługa. Wczoraj mieliśmy spotkanie z panią od Thermomixa w kontekście ewentualnej współpracy i sprzedaży tego urządzenia. Wszystko brzmiało ekstra, natomiast jak przychodzi co do szczegółów, to okazuje się, że nie wszystko jest takie proste i fajne, jakbyśmy chcieli. Myślałam, że będę sprzedawać ten sprzęt. Już wiem, że tego robić nie będę. Ale bardzo się do niego przywiązałam przez ostatnie kilkadziesiąt godzin. I myślę, że zakupimy sobie taką maszynę, która ułatwi nam trochę życie i podniesie jego standard. Jak oglądałam materiał o Thermomixie, to wszędzie takiego używają ludzie hasła, że to ma być właśnie produkt, który podnosi standard naszego życia. Na pewno nam to życie ułatwia. I bardzo chętnie bym z takiego ułatwienia na co dzień korzystała, więc debatowaliśmy z Andrzejem, czy tego jednak nie zakupić, bo sprzedawanie w moim przypadku trochę mija się z celem.
No i zobaczymy. Dobrze, dziękujemy Wam bardzo. Tyle jeżeli chodzi o Thermomixa. Fajna maszyna. Może zakupimy, może nie. To wszystko się jeszcze okaże i jeżeli się zdecydujemy, to na pewno wszystko zobaczycie. Na ten moment kończymy tego vloga. Pewnie za chwilę rozpocznie się kolejny, gdyż po raz ostatni idziemy na nasz obiad na mieście. Potem mamy tańce i zobaczymy, jaki będzie rozwój wydarzeń, ale to już w kolejnym vlogu. Za tego Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia.